Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Chrystus jako arcykapłan dóbr przyszły przez własną krew wszedł do miejsca świętego. Jezus złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Jego krew oczyszcza nasze sumienia. Kielich przymierza to krew Zbawiciela. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pierwszy dzień wrześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Ojca mojego. Oto słowo Pańskie. Tobie, Chryste. Prośmy Wszechmogącego Boga, abyśmy zawsze godnie składali Jego Majestatowi najświętszą ofiarę. Święty Boże, święty mocny, święty Janie, śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Janie, śmiertelny, zmiłuj się. Boże nasz Ojcze, przez paschalne misterium swojego Syna dokonałeś naszego odkupienia. Dlatego w sakramentalnych znakach głosimy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Spraw, abyśmy stale doznawali wzrostu Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.
prawdziwy, świętej hostyni. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Jezus Bóg prawdziwy, świętej hostyni. Thank you.
zdjęcia ci dam. No film zobaczy sobie. Jak? Jak? Nie mogę na ten. Nie słyszę. Yeah.
że pozdrowiony boski kapłanie, przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. Witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej chosty i witaj Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej chosty i
się. Panie Jezu Chryste, chlebie żywy, dający życie wieczne, spraw, abyśmy często Cię przyjmowali i zjednoczeni z Tobą przynosili owoc trwający na wieki. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen.
Pan z wami. Słowa Ewangelii świętego Łukasza. Trzeciego dnia po śmierci Jezusa dwaj z jego uczniów byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Szedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Błagajmy Pana Boga, który zajmie zbawienia wszystkich ludzi, aby najświętszy sakrament był dla nas dodatkiem przyszłego. O odległej niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. O odległej niespodziewanej śmierci, zachowaj. Się. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, abyśmy żyjąc rozsądnie, pobożnie i sprawiedliwie, zasłużyli na przyjęcie chwili naszej śmierci, najświętszego sakramentu ciała i krwi, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen.
Thank you.
Przyjmują ten stan
Módlmy się, Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie modlitwy Twojego ludu. Praw niech serca wiernych złączą się w wychwalaniu Ciebie i we wspólnej pokucie, abyśmy przezwyciężyli podział chrześcijan i w doskonałej jedności Kościoła z radością dążyli do Twojego wiekuistego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Yeah.
naszej wiary. Wierzymy nie tylko w ciszy serca, ale możemy przynajmniej raz w roku ją publicznie zamanifestować, idąc z Chrystusem, za Chrystusem i widzami naszych miast. Dziękuję szabaszom w publicznej służbie ołtarza. Pragnę podziękować od pierwszej zębie Lubin. Tyle lat nam towarzyszy w tej procesji. Jakby było głucho, gdyby ich nie było. Dlatego za waszą postawę, za to bycie z nami, wspólną modlitwę i serdeczne usta. Wyrazy wdzięczności kieruję pod adresem naszej policji za umożliwienie, bezpieczne przeprowadzenie nas ulicami procesji, byśmy mogli wielbić Boga, modlić się i bezpiecznie wrócić. Wszystkim za wszystko serdecznie zabrać. Zachodźmy to nasze spotkanie pewne Boże przyszłości.